Witam Was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony. Wracamy po nieco dłuższej przerwie do Guild Wars 2. Niestety przerwa została spowodowana sprawami osobistymi. Na szczęście zostały już wyjaśnione, zero problemów. Możemy wracać do naszej radosnej eksploracji tego zacnego MMO, które obecnie również ma swój dosyć duży event nazwany The Lost Shore, ale ja nie będę w nim brał udziału. Jakoś nie wiem, brak mi chyba motywacji. Event nawet jest zaznaczony tą specjalną ramką. Dzisiaj jest event, który jest jednorazówką, czyli tylko i wyłącznie dzisiaj będzie można go zrobić, po czym nigdy więcej nie będzie powtórzony. Mnie osobiście, no nie wiem, jakoś nie porywa ten event. Może to źle, może to dobrze. Ciężko mi to powiedzieć. Cóż my tu mamy zrobić za to w tym oto serduszkowym evencie? Mamy wykopywać jakieś pierdółki, ale ja się zaraz chcę dowiedzieć, czy mamy również walczyć z tymi mobami, gdyż to by było dużo ciekawsze niż noszenie rudy. Obawiam się jednak, że może być różnie. Też zalicza, o kurde, ale taką ilość, że to po prostu nie wiadomo, czy to żart, czy nie żart. Punkcik orientacyjny udało nam się zaliczyć. Uhuhu. Dobra. Ojajaj. Już byłem przełączony przecież na topory. Mój błąd, mój błąd. Dobra. Trzeba się w takim razie dopalić zaraz. Przełączyć na topory i zrobić z nich wszystkich kaszankę. O, właśnie. Jesteśmy bardzo blisko 40 poziomu doświadczenia. Ja jeszcze nie mam kupionego całego sprzętu na 39 poziom mam już, kurczę, naprawdę dużo. Jeszcze nie mam całego Cultural Armor kupionego, ale to myślę, że załatwię w najbliższym czasie. Jeszcze wciąż się zastanawiam, co zrobić z moimi kryształami, czy je wymienić na gold, czy nie. Jest to rzecz, którą będę musiał wkrótce rozwiązać. Ale to powiedzmy dopiero po tym. Właśnie, to muszę mieć niestety koparkę, tylko łopatę, aby rozkopać tą ziemię. Wracając do tematu golda i gemów, jeszcze nie wiem, co zrobić. W najbliższym czasie pewnie zdecyduję. Guild Wars 2 jakoś nie jest tytułem, pewnie w którym będę jakoś bardziej maniakalnie grał. To raczej niemożliwe. Ale nie oznacza to też, że w ogóle nie będę się w Guild Wars 2 bawił, gdyż no, jest to MMO, za które się raz zapłaciło i ma się święty spokój z nim. Żadnej więcej opłat nie będzie. Pewnie jak wyjdą dodatki, będę się zastanawiał, czy warto wydać na nie pieniądze. Nawet na MMO Vault, jak widzieliście, jedna osoba się pochwaliła na shoutboxie, że pozbyła się swojej kopii Guild Wars, wręcz była zadowolona, że przynajmniej połowę kosztów udało się odzyskać. Czy to dobrze, czy źle dla samej gry? Nie wiem. Zauważam tylko jedno, bo któregoś razu wybrałem się do Lions Ark i tak ogólnie, żeby zobaczyć, jak wygląda społeczność GW2. Nie wygląda to niestety zbyt dobrze. Coraz więcej osób podczas rozmowy na czacie mówiło, że po prostu się nudzi i coraz mniej trzyma ich przy tej grze. Bo tak naprawdę można było wywnioskować, że bardzo dużo osób, które siedzi w Guild Wars, to są osoby, które nie są w stanie opłacić abonamentu w grach płatnych. No nie ukrywajmy, płatna gra jedyna, która do czegokolwiek się nadaje, to jest World of Warcraft. No jednak bariera abonamentu, opłaty abonamentowej jest spora. I te osoby wprost powiedziały mi, że tylko i wyłącznie dlatego zostają przy Guild Wars, gdyż z darmówek, tylko te darmówki to są takie w cudzysłowie, bo przecież za instalkę trzeba zapłacić. Jest to tytuł, który jest najlepszy ze wszystkich obecnie na rynku. Na pewno Guild Wars 2 jest najlepszym MMO systemu buy to play i to jest właśnie powód, dla którego ja tak bardzo Guild Wars 2 kibicuję. Ja ogólnie, moim osobistym marzeniem jest dzień, w którym nie gry free to play będą godne uwagi,
ale właśnie gry MMO na systemie buy to play. Uważam, że jest to najlepszy sposób na to, aby zachęcić deweloperów do tworzenia gier dobrych jakościowo, a jednocześnie dający im stały dopływ gotówki, sporej gotówki już na samym starcie, czyli część kosztów jest w stanie się zwrócić. No i jest to również sposób na pozyskanie środków na rozwój danego MMO. Oczywiście nie uniknie się tego, co jest obecnie, nawet w Guild Wars 2, czyli że w grach buy to play znowu będzie sklepik, ale ten sklepik może być całkiem inaczej ułożony. To nie musi być taki item mall, jak jest w typowo darmowych grach, który musi być w taki sposób też ułożony, aby mocno zachęcić graczy do wydania pieniędzy, które następnie spłyną do dewelopera jako forma rekompensaty i no czy ogólnie zapłaty za produkt, który stworzyli. No i jest to wtedy jedyne tak naprawdę źródło finansowania gry MMO. Źródło, które nie jest zbyt dobre, nie jest zbyt stabilne. Dlatego też twórcy niezbyt przykładają się do gier free-to-play. Owszem, no teraz można powiedzieć Star Wars The Old Republic chyba jest najdroższą grą darmową. Jak wiecie, od wczoraj, w sumie zanim filmik się pojawi, to od jakiegoś czasu jest to gra nieposiadająca wymogu opłacania abonamentu. I tak, no Star Wars The Old Republic nie poradził sobie na rynku abonamentowych i to było pewne, ale na rynku free-to-play może mocno namieszać. Tylko jakość gry ma tutaj naprawdę, mimo że jest to duże, to nie jest najważniejszy współczynnik. Jeżeli BioWare przegnie pałę i nadal będą oferować content, który tak naprawdę nie istnieje, a dodatkowo zrobią... To znaczy tak, ograniczenia, które są w Star Wars The Old Republic są już spore pomiędzy płacącymi a niepłacącymi, a prawdopodobnie będą w przyszłości może jeszcze większe. I kolejna sprawa, item mall, są takie pogłoski, to jest na razie plotka, dlatego też na moim portalu nie ma o tym wzmianki ani nic, ale są pogłoski mówiące o tym, że BioWare będzie mocno naginało pałę, jeżeli chodzi o item mall. Będą przedmioty naprawdę przekokrzone, dające sporą przewagę i nawet osoby płacące abonament będą zmuszone, aby takie przedmioty posiadać. Oczywiście wiadomo, że BioWare zapewniało, że nigdy czegoś takiego nie będzie, ale jaki oni mają inny wybór, jeżeli przyznają wprost, że muszą tak robić, aby się utrzymać, to nikt po prostu nie będzie w grę grał. Jest to dziwne, no ale cóż, trzeba jakoś przeczekać ten okres startu Star Wars The Old Republic jako gry darmowej. Ja myślę, że w przeciągu najbliższych kilku dni tak naprawdę, no może kilku dni to przesadziłem, kilku tygodni będzie wiadomo, czy BioWare odrobiło lekcje, oni tam zatrudniali jakieś osoby specjalizujące się w rynku free-to-play, czy jednak nie, nastawili się nadal na szybki zarobek i są po prostu już pogodzeni z tym, że Star Wars The Old Republic nie zarobi na siebie, a oni jedynie co chcą, to odzyskać koszty związane z produkcją. Co może się oczywiście również nie udać, bo no, Star Wars The Old Republic był bardzo drogim MMO. Okej, jest tu jakieś serducho i co my tutaj mamy robić? Mamy trenować grupy w battle... A nie, walczyć w battle picie? No dobra, no to idziemy. Idziemy walczyć ze stworkami. Ogólnie jest to już końcówka. Easy, medium, hard. A weźmy medium. Zobaczmy, jak to wygląda. Oż dupę. Łohoho, chyba się tutaj lekko mnie ułańska fantazja poniosła. To są aż trzy robale na raz, które jak widać mocno piorą. Ja pierdzielę.
Dobra, trzeba się... Ja pierniczę. Trzeba się przełączyć na toporki. No w dupę jeża! Pierdzielone stuny. Dobra, oni coś zaraz robią mi pewnie... O, no pewnie, dobra. A do kitu! Mogli zaznaczyć, że to jest bardziej dla grupy, a nie dla single player. O, jak ja nie lubię rozwiązań ArenNet. Dobra, uda mi się wstać, uda mi się wstać. No, na długo to ja nie wstałem. Ja pierniczę, no nic nie można zrobić, żeby tego uniknąć. To jest głupie. No świetnie, jeszcze skręcający kamień, to jest po prostu kwintesencja logicznego myślenia ArenNet. Kamień, który skręca, no brawo. Świetnie. Ojeju. Już pamiętam, przecież w ostatnim odcinku niezbyt miło wspominałem rozwiązanie, które ArenNet zaproponowała bodajże z jakimś tym i jak widać to nadal nie jest nic mądrego. Robi się trochę w tym Guild Wars 2 z gracza takiego durnia, który jest po prostu traktowany jako osoba, która musi w pewnym miejscu... Tak naprawdę nie daje się wyboru graczowi. Albo się przyzwyczai do głupot, które tutaj są i będzie się denerwował, albo może przecież za każdym razem wyłączyć grę. No tutaj największą durnotą to jest naprawdę skręcające kamienie. Świetnie, świetne rozwiązanie, naprawdę. Dobra, wchodźmy na easy i to będzie pewnie... I'm prepared, easy, raptory jakieś. To będzie niestety bardzo głupi event, czyli będziemy się bić z jakimiś kolejnymi falami mobów, także ja myślę, że nie będę was tym zanudzał. Są tu... O, raptory są niby easy, a wcale takie easy nie jest. Ja przytnę filmik i wrócimy, kiedy będzie już wszystko z głowy, bo no tak jak sami widzicie, jest to po prostu kolejne walki z tym samym. Na medium są wurmy, na easy są te oto Eagle Raptory. Na hard raczej nie będę włączał, gdyż to raczej na pewno będzie coś bardzo głupiego. Oj, lecą jakieś przedmioty, ale nawet nie mam miejsca w ekwipunku, aby je zbierać, także mam dopiero pół eventu wykonane. Jeszcze pewnie z 3 elementale. Nie, ale z elementalami nie chcę. Dobra, także ja przycinam filmik i widzimy się po zakończeniu tego eventu. Okej, serducho udało się wykonać. Jeszcze tylko dobiję tych niedobitków. Wystarczyło jeszcze 3 razy wejść na tą arenę na trybie easy, gdzie bez żadnych stresów udało mi się wykończyć wszystkich przeciwników. Serducho wykonane i z tego co dobrze widziałem, albo źle widziałem, ojej, na M jest mapa. Tak, wszystkie serducha mamy w tym momencie wykonane. Opuszczamy tą lokację i cóż nam zostało? Zostały nam 2 waypointy, do których jeden jest majaczy tutaj nam na wschodzie. A ja podczas drogi chcę wam powiedzieć, że tak, dostałem dostęp do kilku innych MMO. Nie będę raczej na pewno z nich kręcił MMO, znaczy demonstracji, ale będę chciał wrócić do konwencji MMO Show, czyli pokazania takiego krótkiego, maksymalnie półgodzinnego początku startu w danym MMO. Być może w przypadku jednego MMO jest szansa, że będzie demonstracja. Jest to bardzo hardkorowe MMO, które nie wybacza błędów, że tak powiem. Ale to się okaże w przyszłości, zobaczymy jak ta gra jest w ogóle zbudowana, to jest Wizardry Online, dokładniej mówiąc. Również dzięki Piaskowemu będę miał dostęp do kilku innych MMO, jak wiadomo walczy on o dostęp do The Elder Scrolls Online. No miałem jakiś problem, disconnecty, jest to rzecz, która niestety, ale w Guild Wars 2 ostatnio jest nagminna. Sądziłem początkowo, że jest to coś u mnie, ale... No internet mam raczej stabilny, w żadnym innym MMO nie mam takich błędów, jak i błędów z połączeniem czy z pingiem i tak dalej. Także jest to po prostu ewidentnie wina po stronie serwerów ArenNet. Również moi znajomi też się zaczynali żalić, że disconnecty są tak denerwujące. Jeszcze tak jak, jeżeli dotyczą takiej sytuacji jak ja mam teraz, kiedy sobie normalnie leveluję postać bez żadnego stresu, nie jest to tak uciążliwe jak w momencie, kiedy się prowadzi walki
PSVP, czy wręcz bierze się udział w czyszczeniu danej instancji. No ale cóż, jest jak jest. ArenaNet standardowo odpowie, że pracują nad wyeliminowaniem danego problemu. Coraz mniej generalnie wierzę, że to studio będzie w stanie stworzyć rzeczywiście to, co zapowiadali, czyli MMO, które całkowicie zrewolucjonizuje rynek. Kiedyś im wierzyłem mocno, obecnie jest to chyba takie mydlenie oczu tym największym romantykom, można powiedzieć, którzy wierzą, że Guild Wars 2 cokolwiek jest w stanie osiągnąć. Wydaje mi się, że jednak jest to niemożliwe. Będzie to gra po prostu w swojej niszy, bardzo dobra. Jeżeli chodzi o buy to play, tak jak mówiłem, absolutne top 1, żadnej tak naprawdę konkurencji. No i cóż, na tą konkurencję będzie trzeba po prostu poczekać. Jeżeli konkurencja zawsze sprawia, że produkty są coraz lepsze i tak dalej, i być może wydaje mi się. Tutaj będzie trzeba zejść niżej. To znaczy, wydaje mi się, że to właśnie z tego powodu ArenaNet tak dosyć trochę ślamazarnie podchodzi do niwelowania bugów, czy wprowadzenia czegoś nowego, lepszego dla Guild Wars 2. Jest to spowodowane właśnie tym, że konkurencji nie ma, ja tu pewnie zginę, że konkurencji nie ma żadnej, a jak wiadomo, motywacja wtedy jest słabsza. Studio i tak może się tłumaczyć tak dosyć pokątnie, że znaczy nie tłumaczyć tego innym, ale samemu sobie, że i tak przecież nie ma żadnej konkurencji, gracze nigdzie indziej nie odejdą, także jeżeli poczekają miesiąc czy dwa na jakieś nowe rozwiązanie, to nic wielkiego się nie stanie. Mam nadzieję, że studio jednak ma nieco zdrowsze podejście i o kurczę, skopałem, będę musiał znowu tam pójść. I będą w stanie jednak wykrzesać z siebie siłę, aby sprawić, że Guild Wars 2 będzie dokładnie takie, jakie było prezentowane na wszelkich konferencjach zapowiadających tą grę. Teraz już mogę śmiało hejtować, chociaż to nie jest hejtowanie, po prostu zdroworozsądkowo podchodzę do tego, co było obiecane, jak to wygląda teraz. Nie robiłem tego na samym wstępie, chociaż można było z moich wypowiedzi wyłapać taki jakiś żal i no, zaskoczenie, że Guild Wars 2 nie jest tym, czym miało być. Obecnie minęło już sporo. Jeszcze dawałem sobie taką cichą nadzieję, że ArenaNet jednak tym kontentem będzie pchała to wszystko do przodu, sprawiała, że gracz no, będzie czuł się jak naprawdę taką opiekę dewelopera. Okazuje się, że tak bardzo wyśmiewane The Secret World ma dużo lepsze podejście w tym temacie i obecnie naprawdę przez wielu jest traktowane jako gra, a przede wszystkim zachowanie studia fankom jest przez wielu podawane jako wzór do naśladowania dla innych deweloperów. To, co oni robią w patchach, to, co wprowadzają do The Secret World, to jest po prostu jakaś masakra. Żadna inna gra MMO tak naprawdę nie jest w stanie im w jakikolwiek sposób dorównać. Ostatni ten issue, który wyszedł, który wprowadza nowość w The Secret World, czyli rajdy, to jest absolutna dla mnie rewelacja i no, życzę sobie, aby każde MMO, czy płatne, czy niepłatne, miało właśnie takich deweloperów jak Fancom. Wtedy i konkurencja będzie bardzo mocna i deweloperzy nie będą szli po najbardziej oklepanej ścieżce rozwoju MMO, tylko będą się starali wymyślić coś nowego, coś unikatowego, co sprawi, że gracz, kiedy uruchomi komputer, będzie chciał zagrać akurat w to, a nie inne MMO. A ja się jak zwykle rozgadałem i teraz prawdopodobnie zginę. Ja jeszcze nie mam tutaj save pointa. Znaczy waypointa w sumie. Co to robi? Aż kurde. Co za gówno. Tu jest pewnie waypoint i mi nie zaznaczyło. No dobra. To wracamy, przytnę filmik i widzimy się z powrotem, jak będziemy z tym gościem walczyć. W ogóle czemu on tak przeorał mi... Dobra, jestem prawie z powrotem przy tym skill challenge, ale najpierw odbiję na ten most, pójdę do tej miejscowości, która tam majaczy w oddali, do tej miejscówki, nie miejscowości,
Jakiś zamek czy coś. Prawdopodobnie będzie tutaj waypoint do zaznaczenia. Chyba ostatni. Tak, ostatni waypoint. Jeszcze mam co prawda dwa punkty orientacyjne. Myślę, że będą one gdzieś tutaj w tym rejonie. O, waypoint jest. Już automatycznie zaznaczony, aż dziwne. Jest tu również punkt orientacyjny. Nie, nie chcę iść do żadnej instancji. No i teraz tak, zobaczmy jeszcze. Jeszcze jeden punkt orientacyjny gdzieś powinien być. To mnie zaczyna martwić, czy ja gdzieś czegoś nie ominąłem. Jeszcze tylko przejdę się w ten rejon. Może jest gdzieś on ukryty. No i ponownie wybiorę się do tego wrednego skill challenge'a, aby pokonać tego Zdzirosława, który mnie tak zniszczył. Dobra, nic tu więcej nie ma. Także wracamy do skill challenge. Widzimy się, kiedy już będę walczył z tą postacią. A więc jesteśmy przy skill challenge. Akurat chyba nawet dobrze trafiliśmy. Jakiś inny gracz akurat z nim walczy. Także dosyć tanim kosztem zyskamy punkcik umiejętności. Potrzebuję ich, tak jak już pewnie pamiętacie, dosyć sporo, bo aż 30. Nawet nie wiem, ile ich obecnie mam. No i teraz tak, do całej mapy został mi jeden punkt orientacyjny do zaznaczenia. I niestety, ale teraz pewnie stracę sporo czasu, aby ten punkt odnaleźć na mapie. Także ja się bawię teraz wielkiego poszukiwacza zaginionych punktów orientacyjnych. No i jak go już odnajdę, to wtedy dam wam znać, pójdziemy go zaznaczyć i zobaczymy, co na nas czeka w skrzynce za 100%, za 100% odkrycia lokacji, w której się znajdujemy. O proszę, i znalazłem, jest to dokładnie tutaj Stonebore Vault, także teleportujemy się do tego to waypointu, no i trzeba będzie pobiec tam radosnym truchtem, omijając wszystkie moby, mam nadzieję, że nie zginę, aby ów punkcik zaznaczyć. Teraz pytanie tylko brzmi, w którym miejscu jest wejście do tych... Będą jakieś jaskinie. Czy to będzie tu? Tutaj coś jest. Tami Warrior. Dobra, no przebiegnę po prostu na pałę to. Mogę nawet zginąć, to już nie ma dla mnie wielkiego znaczenia. Liczy się dla mnie tylko i wyłącznie zaznaczenie punktu. Oczywiście pierwszy fail to nie jest tu. Ale jeszcze zobaczymy. Jest to jakaś większa lokacja. O, o, chociaż tu jest jakieś przejście. Pół mapy zagrujemy, ale to nic. Pobawimy się w Agro Jonesa. No szybko, sprint, sprint, sprint. Zasuwaj, zasuwaj, mała. O, 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 już widzę punkt orientacyjny. Prawdopodobnie będzie na tym moście u góry. Także będę musiał pobiec tutaj dokładnie tą stroną. No jeszcze będę się starał jakoś ujść stąd z życiem. Jak widać skrzynkę mam... O fuck, to był głupi pomysł. Skrzynka już na mnie czeka. Ale my jeszcze szybko wybiegniemy z tej lokacji. Taka fajna lokacja, nie było tutaj chyba żadnego questa nawet. Albo może był, ale ja go nie zauważyłem. Nie wiem, mniejsza z tym. Włączam ostatni sprint, przebiegam przez... O kurczę, zablokowałem się. Przebiegam przez tą grupę mobów i zaraz będziemy otwierać... Otwierać skrzynkę. Niech tylko jeszcze zgubię agro. I to będzie wszystko, co na nas tutaj czeka. No już, 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 już. Spokój. Tak jest, spokój. Bierzemy skrzynię i cóż dostaliśmy? Dostaliśmy łuk. O kurde, aż nie wierzę. Dostaliśmy również jakieś tareminiki, które nie są dla nas. Liście i kamienie, a dodatkowo, żeby jeszcze było piękniej, wbiliśmy maksymalny poziom doświadczenia. To jest shortbow, to jest strongbow, a to jest shortbow. Jezus Maria, aż nie wierzę, że to jest taki... A, to jest shortbow, to do dupy. Ale takie obrażenia? Czekaj, bo ja mam tutaj... To jest longbow, a to jest shortbow, ale no jest po prostu dużo lepszy. Tak, chcę, chcę. Z shortbowa niewiele mam umiejętności wbitych. Nie, mam akurat wszystkie. No ale chcę zobaczyć na jakimś przeciwniku jednym, jak ten shortbow sobie radzi. Boże, ja nic z praktycznie shortbowem nie grałem. Pewnie będę lamił straszliwie. Tu jest wolej, co jeszcze? Aha, odskok. Czwóreczka to jest
Ależ wali ten łuk. Ja pierniczę, piątka. A piątka to jest chyba interrupt. Ło, nawet niezłe. Poison Volley, ciekawe czy działa jako AOE. Ten odskok mi się dosyć podoba. No nic. Jest to broń, która jest lepsza od mojego longbowa. Także pewnie w najbliższych odcinkach będę z tym oto łuczkiem sobie biegał. Także tak. Gendaran Fields, tak to się nazywało. Gendaran Fields mamy załatwione. Jest to lokacja 2565. Poszło bardzo szybko. Spodziewałem się, że będzie jeszcze... troszkę lepiej. W następnym odcinku 2565 udamy się... Kurczę, ja teraz zgubiłem. I jest jeszcze jedna... O, tu, dokładnie tu. To jest lokacja 2540. Zapomniałem teraz, jak ona się nazywa. Tu się spodziewam trochę więcej odcinków w tej lokacji. Ale to już będzie spore wyzwanie. Możemy zacząć... Mamy obecnie 40 poziom doświadczenia, także... Może jeżeli zaczniemy przy odpowiedniej stronie, to będziemy walczyć z potworami na swój poziom doświadczenia. Po skończeniu tej lokacji udam się w ten rejon 35-45 i później tak naprawdę zostanie już naprawdę niewiele, bo to są te lokacje. Tu jest 40-50, 30-40 jeszcze jest do załatwienia. Także później zostaną już tylko te 60-70, 55-65 i tak dalej, i tak dalej. Obecnie 43% całości mamy odkryte, coraz bliżej do pełni szczęścia, czyli pełnej mapy Guild Wars 2 odsłoniętej. Póki co ja się z wami żegnam i nie wiem, czy mi się uda na jutro nakręcić odcinek, to od razu, jeżeli mi się by nie udało, to bardzo was przepraszam, to zależy nie ode mnie, niestety w pracy trochę rzeczy jest do zrobienia. Także jakby nie było jutro, to zapraszam na środę. W środę będzie odcinek na pewno. A jeżeli będzie jutro, to do zobaczenia i cześć.